Rolnicy czekają na szybkie rozwiązanie problemu skupu nadwyżek trzody chlewnej w strefie buforowej. Zawieszają protesty, jednak będą monitorować sytuację. Ministerstwo Rolnictwa wydało rozporządzenie, które ma ułatwić skup trzody chlewnej ze strefy buforowej. Minister Marek Sawicki obiecał, że dzięki rozporządzeniom możliwy jest już normalny skup trzody chlewnej na obszarze strefy buforowej. W pierwszej kolejności ma być prowadzony w powiatach Lubelszczyzny i Mazowsza, gdzie wkrótce strefa buforowa przestanie istnieć. Zniecierpliwieni opóźnieniami są sami rolnicy, których każdy dzień zwłoki srogo kosztuje. Rolnicy stali 2 tygodnie, 3 tygodnie, blokowali, upominali się, potracili naprawdę ogromne kwoty pieniędzy, stali na progu bankructwa przez głupi jeden podpis ministra rolnictwa. No to jest skandal. Nam głównie chodzi w tej chwili, żeby jak najszybciej zdjąć nadwyżki tuczników przerośniętych, więc no to jest kwestia dla nas najważniejsza i musimy poświęcić teraz najbliższe 2 tygodnie, aby zdjąć nadwyżki tych przerośniętych tuczników, żeby można było uwolnić rolników od tego problemu. Natomiast ten problem się absolutnie nie kończy. Dalej pracujemy jako związki zawodowe nad tym, żeby doprecyzować przepisy i będziemy domagać się zniesienia całkowicie strefy buforowej. Po zmianie rozporządzeń ceny skupu żywca w strefie buforowej znacząco wzrosły. W tej chwili oscylują w granicach 5 zł za kilogram. Minister rolnictwa zapowiedział, że rolnicy ze strefy buforowej, którzy ponieśli straty związane z obostrzeniami, otrzymają rekompensaty. Ma to być dopłata do jednej sztuki około 150 zł.